Cześć, dzisiaj przygotujemy racuchy kasztanowe. Każdy ma czasem taką niedzielę, że nic się nie chce, albo nie niedzielę. Szukamy czegoś do jedzenia, lodówka jest pusta i wtedy na ratunek przychodzą racuchy kasztanowe. Produkt, którym w zeszłym roku wygraliśmy najciekawszą imprezę ekologiczną w Polsce, Targi Natura Food. Zrobiliśmy je we współpracy z Kasią z Kugitlin. Sekretem tego produktu jest to, że jest gotowy do użycia. Nie trzeba żadnych dodatków, nie trzeba dodać banana, jajka, czegokolwiek. Możesz mieć zawsze takie opakowanie w szafce, w kuchni i na awaryjne sytuacje wystarczy tylko dodać wody. Przygotowanie jest bardzo proste, każdy sobie z tym poradzi. Wsypujemy zawartość opakowania. To jest nasza tajemna mieszanka. Składniki nie są byle jakie. Tutaj jest liofilizowany banan z Ekwadoru, włoska mąka kasztanowa, cynamon cejloński i soda. Wystarczy dodać szklankę wody, taką 150 ml. Wymieszać nawet widelcem, nie potrzebujecie żadnego sprzętu. I ciasto gotowe. A przepraszam, w składzie jeszcze jest jajko, o którym zapomniałem. Wszystkie składniki poza sodą to są składniki ekologiczne. A już ładnie pachnie, kurczę. Ciasto gotowe. Nawet jak są małe grudki, to się nic nie przejmujcie. Racuchy na pewno wyjdą. Bardzo często zadajecie też pytanie, ile takich racuchów nam wyjdzie z tego dużego opakowania. Mamy dwa rodzaje opakowań. To było większe, to jest porcja na dwie osoby. Jest też jedno mniejsze opakowanie, taka porcja według nas na jedną osobę. Ile racuchów wyjdzie, niestety wam nie powiem, ponieważ możecie zrobić jednego racucha giganta. Możecie zrobić 10 malutkich racuszków, także ciężko powiedzieć. Teraz zobaczycie, jak to wychodzi w rzeczywistości. Ciasto gotowe, jak widać bez użycia miksera. Przygotowaliśmy taką zwyczajną czepaczką. Tutaj mam gotową patelnię. Najlepiej z mojego doświadczenia albo olej kokosowy extra virgin, ewentualnie masło klarowane. Ja wolę na oleju kokosowym. No oliwie raczej bym nie przygotował, moim zdaniem tak smakowo się to jednak nie spina. Jedyna ważna uwaga, żeby nie zepsuć racuchów, nie nagrzewajcie zbytnio patelni, ponieważ łatwo je przypalić. Także patelnia nie może być gorąca i będzie wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o dodatki, można jeść same. Ja używam bardzo często naszej pasty migdałowej albo z orzechów laskowych. Czasem robię sobie z syropem klonowym, ostatnio syrop figowy albo syrop śliwkowy bardzo często jest w mojej kuchni. I sobie jeszcze posypuję czymś, albo taki kokos suszony, albo jakieś wiórki kokosowe też można dać. Ok, ciasto gotowe. Jeden. Drugi. Okay. Takich racuchów podejrzewam, że wyjdzie nam koło 5. Może 6. Drugi może zrobimy sobie na słodko bardziej. Racuchy gotowe. Jak widzicie, super sprawa na awaryjny posiłek, gdy lodówka pusta. Jeżeli filmik wam się podobał, łapka w górę, nagrywamy codziennie. A jeżeli próbowaliście racuchy, piszcie w komentarzach, z czym wam najlepiej smakują, jakie są wasze ulubione dodatki. Będzie kupon na opakowanie racuchów gratis.